Moi drodzy, chciałbym wrócić, albo inaczej, chciałbym, żebyśmy dokładniej przyjrzeli się i rozpoczęli mówić na temat listu do Efezjan. Jednego z najpiękniejszych listów napisanych przez apostoła Pawła. Ktoś powiedział, że pod względem takiej struktury ten list jest bardzo prosty. Nie jest skomplikowany, dlatego, że jest w nim, w tym liście, jakiś plan. Taki bardzo jasny i wyraźny, który przyświecał apostołowi Pawłowi, kiedy pisał, pisał ten list. I można go śmiało podzielić na takie dwie główne części. Od pierwszego rozdziału do trzeciego to jest pierwsza część, a od czwartego do szóstego to jest druga część. A więc proste, tak go na pół przedzielimy i mamy dwie części główne tego listu. Przecież ta pierwsza część tego listu poświęcona jest celom i mocy Bożej, celom Boga dla nas i mocy Bożej, którą On objawia w życiu ludzi. A druga część jest poświęcona temu, w jaki sposób ci ludzie Boży, którzy są dotknięci przez Boga i odpowiedzieli na Jego wezwanie, mają żyć, mają postępować i mają toczyć swoją duchową walkę. A więc bardzo proste to jest. Możemy powiedzieć tak, że zanim Bóg od nas wymaga tego, abyśmy chodzili, oczekuje, że zrozumiemy, że odpoczniemy w Bogu i w tym, co Bóg dla nas uczynił w Chrystusie. Odpoczniemy w Jego wielkim dziele zbawienia i odkupienia. Dlatego też moglibyśmy nazwać tą pierwszą część nie tylko częścią, która jest skoncentrowana na Celu Boga i Jego mocy wobec nas, ale moglibyśmy ją nazwać, że ta pierwsza część jest pod, ha pod hasłem, że Bóg nas posadził w Chrystusie. Inaczej mówiąc, usadowił nas w pewnym miejscu, w miejscu newralgicznym, tak ważnym, że jeśli ktoś nie jest posadzony w Chrystusie, nie należy do niego. I właściwie, jeżeli nie jest w nim, w Chrystusie, o czym pisze apostoł Paweł w tym liście, nie ma żadnej szansy, aby realizować to, co jest w tej drugiej części tego listu napisane, od 4 do 6 rozdziału. A więc posadzeni po to, aby chodzić. Tak moglibyśmy też ten list i te dwie części nazwać posadzeni po to, aby, aby chodzić. List do Efezjan jest jednym z listów więziennych. Kiedy czytamy ten, ten list, to dowiadujemy się, że apostoł Paweł już na samym początku on się przedstawia. Paweł, z woli Bożej, posłaniec Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. To samo w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy, dlatego ja Paweł. Jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was Pogan. I tutaj on mówi o swoich więzach. Mówi: Jestem więźniem Chrystusa Jezusa. Tak więc apostoł Paweł pisząc ten, ten list, pisze ten list będąc w więzieniu. My, myślę, o tym już wiemy, że, że apostoł Paweł jest, jest w więzieniu. Popatrzcie też jeszcze do czwartego rozdziału wierszu pierwszego. Mówi, napominam was wtedy, ja więzień w panu. Ja więzień w panu. W szóstym rozdziale wierszu dwudziestym tego listu także on podkreśla to, że, że jest w więzieniu, dla, tej, dla której, mówi o Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak czynić to winienem. A więc nie jest w miejscu komfortowym. Nie jest na jakimś nabożeństwie ewangelizacyjnym. Nie jest w swoim biurze apostoła, gdzie sobie siedzi i pisze list do zboru w Efezie. Nie. Tak naprawdę to jest w więzieniu. Jest w więzieniu przykuty do rzymskiego żołnierza, a niektórzy mówią nawet, że do dwóch żołnierzy z jednej i z drugiej strony rzymskich. Jest aresztowany, czeka na rozprawę. I to więzienie to jest jego kolejnym więzieniem, bo już dwa lata wcześniej przesiedział w więzieniu w Cezarei. A więc to jest w sumie cztery lata. I apostoł Paweł, będąc kolejne dwa lata, pamiętacie, kiedy on tam się dostawał do Rzymu, ten statek nawiedził, kiedy statek płynął, była potężna burza i o mało nie zginęli wszyscy. Ale apostoł Paweł. Miał zapewnienie od pana, który posłał anioła Pawła: Ty musisz stanąć przed cesarzem. I ze względu na Pawła, na zadanie, które Bóg pa, za, zadał Pawłowi do wykonania, i za to, że jeszcze Bóg nie skończył przez Pawła posługiwania dla Kościoła i dla innych, oni zostali uratowani. Wszyscy ludzie z tego statku. Dlatego też cieszył się takimi dobrymi względami. Bo ci ludzie mogli widzieć, że ręka Boża jest obecna w życiu tego człowieka. To jest rok 60. do 62. Zależy, jak datujemy, ale tak możemy ocenić. Tak, przynajmniej niektórzy mówią: między 60. a 62. rokiem po Chrystusie, to jest ten okres jego uwięzienia w Rzymie. W sumie cztery lata. Moglibyśmy powiedzieć cztery lata wykreślone z życiorysu. Cztery lata, gdzie mógłby ten człowiek coś pożytecznego, dobrego robić. Ale muszę, mu, musimy powiedzieć, że będąc w więzieniu, apostoł Paweł ciągle był świadkiem Jezusa Chrystusa. Bo kiedy był w Cezarei, to zwiastował tym prokuratorom rzymskim. Filipowi, Festusowi i Filipowi. Jeden z nich nawet króla Grypa tam się znalazł, i, i mówi jeszcze małą chwilę, a uczynisz ze mnie Chrześcijanina. To było w Cezarei. A Paweł mówi, o, e, chciałbym, żeby tak było za wyjątki tych, tych kajdanów, które noszę, które mam na sobie. Cieszyłbym się. A później, w Rzymie, Biblia mówi list do Filipian, że cały dom cesarski, pretorianie, ochrona cesarza, jego bliscy mogli słyszeć zwiastowaną Ewangelię, którą głosił Paweł. A więc on tam w więzieniu nie leżał, nie przechodził traumy, nie leczył się z depresji, nie miał załamania nerwowego. Apostoł Paweł był tam jak zwycięzca, chociaż nie mógł się poruszać. Właściwie to nie wiadomo, kto tam tak naprawdę był w więzieniu. Bo apostoł Paweł był wolny. Amen? Był wolny. On był wolny w jego serce, jego duch, jego dusza. On był radosny i wolny, bo należał do Boga. Jego grzechy były mu przebaczone. On zmierzał do nieba, a ci wszyscy, łącznie z tymi, którzy myśleli, że to jego więżą, byli w niewoli. Niewoli grzechu, ciemności, diabła. A więc ten człowiek, który na pozór wydawało się przegrany człowiek, zamknięty człowiek w niewoli jest w niewoli jest pełen Ducha Świętego, pełen radości, pełen nadziei i głosi Chrystusa i pisze listy. Bo zależy mu na kościele. I pisze w sumie tam w Rzymie, tak możemy wywnioskować, bo jak spojrzymy do listu do Kolosan, listu do Filipian i listu do Filemona, zauważymy, że te listy były mniej więcej w tym samym czasie pisane, i wszystkie mówią o więzach. On mówi, że jest więziony. Gdybyśmy czytali uważnie te cztery listy, to zauważylibyśmy, że zmienia się jakby pewna. Słownictwo co do przebywania w więzieniu apostoła Pawła. W liście do Kolosan, prawdopodobnie pierwszym napisanym, później zaraz w liście do Efezjan, on mówi: Jestem uwięziony. Ale jak zaczniemy czytać list do Filipian i list do Filemona, tam możemy przeczytać słowa, które mówią: Ale mam nadzieję, że wkrótce dzięki waszym modlitwom będę wolny. To jest kapitalne wiedzieć, że Kościół Jezusa Chrystusa to jest ciało, organizm, gdzie wszyscy nawzajem jesteśmy z sobą połączeni i siebie potrzebujemy, i potrzebujemy modlitwy za sobą nawzajem. Tego, który jest wielkim apostołem, i tego, który jest niewolnikiem. Czy. No, był tam taki niewolnik. List do Filemona opisuje nawrócenie tam w więzieniu. Popatrzcie, tam w więzieniu. Jest zbiegły niewolnik. Gdzieś tam znajduje się obok pawła, onezym. I tam w więzieniu apostoł Paweł nie mówi: wiesz co, ja tutaj tak kocham Boga, tak go miłuje. Ja tu siedzę już czwarty rok. Nie. On przyprowadza tego Onezyma do Chrystusa. I pisze list do Filemona. Odzyskałeś swojego niewolnika, który ci zbiegł. Wiecie, że za. Za taką rzecz niewolnik musiał ponieść śmierć. A Paweł do niego pisze: daruj mu, a jeśli czymkolwiek gdzieś cię okradcie, to przypisz to mnie, ja ci oddam. Ale nie omieszka napisać w tym liście do Filemona takie słowa: ale wiedz jedno, że ty też jesteś mi winien samego siebie, bo przyprowadziłem cię do Chrystusa. Niesamowite. Być tak tak, tak chodzić z Bogiem, że być tak z jednej strony utrapiony, być zamknięty w więzieniu, być ciągle pod strażą, być stawianym przed namiestnikami, być stawianym przed samym cesarzem, a zachować taką trzeźwość, taką wolność, Taką radość, taki entuzjazm, taką gotowość, nie tylko gotowość, ale z sukcesem, zwiastowaniem, głoszeniem Ewangelii Jezusa Chrystusa, że nawet więzienie nie jest w stanie zatrzymać tego poselstwa i ludzie się nawracają. Ale tak było. A więc on mówi: więzień do was pisze. Moi drodzy, czytaliśmy już, że w dwóch miejscach wyraźnie Paweł mówi: Ja Paweł do was piszę. Dlaczego o tym mówię? Bo niektórzy wątpią, czy Paweł napisał ten list. Wątpią dlatego, że w tym liście są takie pewne wyrażenia, które by jakby wskazywały, czy Paweł rzeczywiście jest autorem tego listu, bo, bo, bo te wyrażenia brzmią bardzo, bardzo dziwnie dla nas. Ja chciałbym tutaj. Te dwa, dwa lub trzy fragmenty nam przeczytać, które, które tutaj powodują takie, takie wątpliwości. Tutaj, mo momencik, spróbuję to znaleźć, bo jak potrzebuję, to mi gdzieś to znika. Pisze tak: w piętnastym wierszu. Niektórzy w. Pra Moment. A bo ten. Dzieci mi przewróciły list, przeto i ja, wiersz piętnasty pierwszego rozdziału. Obróciłem sobie w trakcie. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze Waszej w Pana Jezusa i miłości do wszystkich świętych. No zaraz. Dlaczego on takie, takie słowa pisze w drugim, e, trzecim, trzecim rozdziale, w drugim wierszu? Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. Pamiętacie, ile lat apostoł Paweł głosił w Efezie? Na pewno dwa. Ale niektórzy mówią, że nawet dłużej tam był, bo, bo tam były też prześladowania i tak dalej. A więc ponad dwa lata on spędził w Efezie. Przecież ten zbór w Efezie, czytamy o tym w dziejach apostolskich w 19 rozdziale od pierwszego do szóstego, VI, do siódmego wiersza, pamiętacie, kiedy przyszedł do Efezu, spotkał około dwunastu uczniów Jana i zaczął im głosić Ewangelię. Przyprowadził ich do Chrystusa. Położył na nich ręce, zostali napełnieni Duchem Świętym, modlili się innymi językami i produkowali. I z tego powstał, w tym półmilionowym mieście, jakim był Efes w tamtych czasach, powstał potężny zbór. Nie tylko, że ten sam zbór jeden powstał, ale naokoło w kolosach w Hierapolis prawdopodobnie te wszystkie siedem zborów wymienione w objawieniu Jana, były wynikiem zwiastowania apostoła Pawła w Efezie. Było tak potężne przebudzenie w Efezie, czytamy o tym w dziejach apostolskich, że ludzie, którzy produkowali, robili posążki Diany Efeskiej, bankrutowali. I zrobili wielki tumult w mieście. I chcieli dorwać Pawła. Chcieli się go pozbyć stamtąd, on mówi, my tracimy zawód, i, a, a, a jeszcze ta biedna Diana nie otrzymuje tej czci, którą, którą ludzie jej składają. Ono odwodzi nas od tego kultu. A on tutaj takie słowa pisze: trzy lata, tak potężne rezultaty, a mamy takie stwierdzenie, przeto ja odkąd usłyszałem o wierze waszej, no Pawle, jakże usłyszałeś o ich wierze, skoro ty tam byłeś z nimi trzy lata, jakżeż oni by. Nie wiedzieli o darze łaski, który ty masz od Boga. A więc są te dwa wiersze co najmniej, które pokazują, jakby dają taki argument, a może to jednak nie Paweł pisał ten list. Moi drodzy, wyjaśnienie jest takie, że nikt nie jest w stanie zarzucić autorstwa Pawła. To wyraźne przedstawienie się w starożytnym liście ja, Paweł. Jest tutaj ewidentnie I, i, i od samego początku Kościół wiedział, że autorem tego listu jest Paweł i na jego wiarygodność tego listu do Efezjan są te inne, list do Kolosan, właściwie połowa listu do Kolosan, który, którego autorstwo Pawła w ogóle nie jest kwestionowane, znajduje się w liście do Efezjan. Więc na pewno on to napisał. Ale dlaczego on tak pisze? Dlaczego w tym liście, kiedy on pisząc do innych zborów, wymienia na przykład ludzi, którzy mu byli bliscy? Do Koryntu, do Rzymian. Potrafi wymienić mnóstwo imion tych ludzi, którzy blisko, ale w liście do Efezjan tego nie ma. Jest na końcu tychik wymieniony, który ten list ma przekazać. I to właściwie wszystko. I znowu tutaj wyjaśnienie jest takie, że list do Efezjan jest takim szczególnym listem. Właściwie, właściwie, jeszcze jedna ciekawa rzecz. W najstarszych manuskryptach nie ma, czyli z III, z IV wieku, pierwszy wier brzmi tak. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych i wierzących w Chrystusie Jezusie. Zauważyliście, czego brakuje? Brakuje w Efezie. A więc tych najstarszych z III i IV wieku po prostu nie ma tego en Efezus, nie ma w Efezie. Ale już w manuskryptach z V wieku jest to w Efezie. I ktoś, czy tak bibliści tutaj do tego podchodzą, nikt nie kwestionuje apostoł Paweł? Zdecydowanie. To jest jego słownictwo, jego argumentacja. I, te, i kolejne listy są tutaj tylko dowodem, że on jest autorem tego listu. To, że nie ma tych pozdrowień, To, że on pisze właśnie o czymś takim, że on dopiero jakby usłyszał o wierze, wskazuje, że ten list jest napisany do efezie, ale Efes jest tylko takim hasłowym. Hasłową nazwą ze względu na to, że Efez i Pergamon było stolicą prowincji Azji, a celem było, aby ten list był rozpropagowany, czytany, tak jak inne w innych zborach. Tak naprawdę ten list był nazywany jest jako encyklika, czyli okulne pismo, okulny list skierowany do kościoła. A więc to by nam wyjaśniało, Tutaj te pewne takie rodzące się czasami pytania, kiedy uważnie studiujemy i czytamy, czytamy ten fragment, czy, ten, czytamy ten list, który, który, który apostoł Paweł napisał. A więc list, list skierowany do innych zborów. Pamiętacie, list do kolosan kończy się takim stwierdzeniem: apostoł Paweł pisze, żeby ten list, który napisał do laodycejczyków, był przeczytany. U nich w zborze. Nie mamy, nie zachował się żaden list do Laodycejczyków. Pamiętacie to z listu do Kolosan? Tam jest taka wzmianka, to znaczy, i zresztą z drugiego listu Piotra, wiemy, że listy apostolskie krążyły po zborach. Popatrzcie, list do Kolosan, czwarty rozdział, wers 16 mówi tak. A gdy ten list, ten list do Kolosan, ten więzienny. Ten bardzo podobny do listu do Efezjan, co do treści. A gdy ten list będzie u Was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycej i Wy też przeczytajcie. Szukałem w Biblii, ale nigdzie nie znalazłem listu do Laodycejczyków. To znaczy, że apostoł Paweł mógł zresztą napisać więcej listów. Napisał jakiś do Laodycejczyków, i niektórzy bibliści uważają, że właśnie tym listem jest ten list do Efezjan. Że on mógł być pierwszy adresowany do dla, Laodycejczyków, a później nadano tą nazwę do Efes. A może tak nie było. Po prostu to był od razu list, który później dano ze względu na stolicę prowincji Azji do Efezjon, a do Laodycejczyków był jeszcze inny list. Z listów do Koryntian, jeśli uważnie czytaliście pierwszy i drugi list do Koryntian, ile listów Paweł napisał do Koryntian możemy przeczytać właśnie z tych dwóch listów? Na ile stawiacie? Apostół Paweł mógł napisać w sumie cztery listy. Dwa listy, o jeszcze dwóch listach innych wspomina do Koryntian, które pisał, które się też nie zachowały. A więc było ich więcej, ale Duch Święty tak inspirował, tak prowadził, że zachowały się te, które chciał, żeby były w kanonie, żebyśmy je mieli jako natchnione, przekazujące nam Bożą Prawdę. A więc mamy, mamy tutaj list: mamy apostoła Pawła. Jest w więzieniu, nie jest załamany, jest pełen życia. Pełen pragnienia służby. My wiemy, że po uwolnieniu z Rzymu. On jeszcze udaje się w podróże misyjne. On jeszcze rozdziela Tytusa posyła na Kretę. Tymoteusza posyła do, do zboru właśnie w Efezie, aby porządkował rzeczy. Sam jeszcze udaje się gdzieś do Macedonii <kühm> i tak dalej. Jest pełen życia. Kiedy jest aresztowany, bo zdradził go brat. Aleksander Kotlasz, którego wymienia w drugim liście do Tymoteusza, to był prawdopodobnie brat. Ktoś z kościoła wydał go Rzymianą. I on pisze: strzeż się go do Tymoteusza, strzeż się go. Wyrządził mi wiele złego, ale mu pan odda w owym dniu. Pan mu odda w owym dniu. Ja się nie będę mścił, ale pan mu odda. I tak kiedy czytamy 67 rok po Chrystusie, to, są, to jest końcówka życia nerona. W 68 neron popełnia samobójstwo, bojąc się o swoje życie. Paweł jest ścięty już z tego kolejnego uwięzienia w Rzymie już nie wychodzi. Mógł mieć 60 lat. Apostoł Paweł mógł mieć 60 lat, kiedy zakończył swoje życie, a może nawet mniej. Ale jakież pełne dynamiki i mocy. Nawraca się koło 30-30 lat gdzieś jego służby. A więc pisze, pisze list. Jest w więzieniu. To mu nie przeszkadza. On wiecie, ma takie więzienie, że tam przychodzą Żydzi, on im głosi żołnierze rzymscy też muszą słyszeć, bo są przykuci do Niego. Czy im się to podoba, czy nie? Słyszą Ewangelię. I apostoł Paweł głosi. I pisze ten list, pisze jako pismo okulne do zborów. Pisze, aby pokazać na Chrystusa. Pisze, aby pokazać, co mamy, co Kościół ma w Jezusie, w Jezusie, Chrystusie. Zwróćcie uwagę, on pisze Paweł z woli Boga. W tym, w tym pierwszym rozdziale kilkakrotnie powołuje się na wolę Boga. Mówi tak, piąty wiersz. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa według upodobania woli swojej. Dalej, wiersz dziesiąty. Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, co jest na niebiesiech, to, co jest na ziemi w nim. Paweł ma świadomość, że wszystko, co się dzieje, dzieje się według woli Bożej. I on jest w tej woli. Tam nic nie dzieje się poza, poza tą wolą Bożą. Nawet jego uwięzienie jest zgodne z wolą Boga. Pamiętacie, że zanim został aresztowany w Jerozolimie, bo wraca z trzeciej podróży właśnie wraca po tym pobycie ponad dwuletnim w Efezie. I prorocy. I wielu ludzi z kościoła prorokuje, bo on odwiedza, on zbliża się do Jerozolimy. Mówimy, nie chodź do Jerozolimy, bo czekają cię więzy. Pamiętacie to? On mówi, Duch Święty mi to samo objawia. Ale jestem gotów umrzeć dla Chrystusa. I idzie. To jest ciekawe. Z jednej strony Pan objawia Mu i jakby chcą Go zatrzymać. I niektórzy się w ogóle zastanawiają, po co to wszystko było. Bo przecież miał wyraźne ostrzeżenie prorocy pana i inni prorokowali i wyraźnie go ostrzegali. Zresztą on sam w duchu mówił, ja wiem o tym. Pan jemu mówił, ja wiem o tym, a oni tylko to potwierdzali. Ja wiem o tym. Ale ja jestem gotów i życie oddać dla Chrystusa. Inaczej mówiąc, nie sądzę, żeby Paweł wyłamał się z tej woli Bożej. On wiedział, był ostrzegany. Nie, nie sądzę, że on by chciał zrobić coś wbrew woli Bożej, bo przecież dalej Pan go prowadził i Pan do niego mówił: Ty przed cesarzem musisz stanąć. Zresztą w momencie nawrócenia, pamiętacie, później jak jest w świątyni jerozolimskiej, Pan się mu objawia. Te 15 dni, po trzech latach od nawrócenia, jak wrócił z Arabii i z Damaszku uciekał. Na 15 dni przyszedł do Jerozolimy, i tam spotkał się z Piotrem, Jakubem, i Janem. Tam mu się Pan ukazuje w świątyni, i mówi i zaprowadzę cię przed królów, namiestników, i będziesz im głosił, będziesz o mnie mówił. A później znika na 10 lat w swoim Tarsie. dopiero, Ananiasz go przyprowadza, przepraszam, Barnaba go przyprowadza do Antiochii. I, I rozpoczyna się jego praca, jego dynamiczna służba. On wiedział, miał prowadzenie Ducha Świętego i był gotów cierpieć, a więc mówi z woli Bożej. Bóg wszystko, co czyni, czyni według swojej, według swojej woli. Moi drodzy, ten list, pod względem swojej treści i tego, co zawiera, jest. Jest naprawdę niesamowity. Kiedy nawróciłem się, nie znałem tych wszystkich szczegółów, o których Wam dzisiaj mówię. Kompletnie nie wiedziałem o tym. Ale to nie miało żadnego znaczenia, kiedy czytałem o tym, co Bóg uczynił ze mną i z Tobą w Chrystusie. Pamiętam, jak siedziałem na tapczanie w kuchni, mama coś tam robiła. A ja siedziałem i zalewałem się łzami, płakałem, mówiłem, to jest niemożliwe, jak wielkie rzeczy Bóg ze mną, z tobą, uczynił. Co czytamy w tym liście, to wszystko, całe błogosławieństwo. Już czytaliśmy trzeci wiersz. Zostaliśmy przez Chrystusie ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. A więc jeżeli dzisiaj, wiecie, to tak się fajnie mówi, ale chciałbym się budzić rano, chciałbym koło południa, nie budzić się oczywiście, chciałbym wieczorem, kiedy kładę się spać, mieć tą świadomość, jestem błogosławiony we wszystko. Jakże często diabeł obrabowuje z nas z tej prawdy, z tej świadomości, że Ty i ja w Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni we wszystko. I Bóg nie jest, nie jest taki, że coś daje, a za chwilę tak tylko podbiera, podbiera, że mamy coraz mniej. Obdarował nas wszelkim duchowym, błogosławieństwem. Błogosławieństwem niebios. A więc apostoł Paweł. Tutaj o tym mówi. Niektórzy mówią tak, to jest jedyny list, albo jeden z tych niewielu, który praktycznie nie, nie zajmuje się w, nich, w nim, apostoł Paweł, żadnymi problemami, które dotykają zbor. Mówi o tej duchowej rzeczywistości. O stanie Kościoła, o miejscu w Chrystusie. Mówi o tym, co powinniśmy robić i jak walkę duchową prowadzić, ale tak generalnie nie ma tutaj, nie walczy apostoł Paweł w tym liście z żadną herezją, z żadnymi jakimiś moralnymi problemami, które mają ludzie w tym zborze. No, w liście do Galacjan tam te zbory, które założył podczas pierwszej podróży misyjnej, pamiętacie stały właściwie na granicy wiary. Przyszli fałszywi nauczyciele. I ludzie, którzy doświadczyli łaski, przebaczenia, mocy ducha, modlili się na językach, przyszli jacyś fałszywi nauczyciele judaizujący jak to, jak to mówimy, Którzy chcieli ich zmusić, że nie mogą być pewni zbawienia, jeśli nie wrócą do zakonu, jeśli się nie dadzą obrzezać, jeśli nie będą przestrzegać zakonu. Wiecie, nam się tak wydaje, ale Kościół od samego początku i Zbory. Z jednej strony jest potężna moc Boża i Bóg działa, a z drugiej strony diabeł robi wszystko, aby ci, którzy zostali pozyskani dla Bożego Królestwa, aby ich odciągnąć od Bożej Prawdy, odciągnąć od Kościoła, odciągnąć od tego, co Bóg mówi. Cały czas tak było. Dzisiaj mówimy, są trudne czasy, ale nie zdajemy sobie sprawy, jakie Kościół batalie toczył na przestrzeni czterech, pięciu pierwszych wieków. Ktoś zwrócił uwagę, że co prawda list do kolosan zajmuje się bardzo mocno tą fałszywą nauką, jaką była gnoza. Ona się rozwijała już właśnie w pierwszym wieku. Później się coraz jakiś, taki rozkwit przeżywała w drugim wieku. I jakie ślady jednak możemy dopatrzeć się tutaj w tym liście? Dlatego, że Paweł używa dwóch słów, które są. Takie wspólne dla tej herezji, która się zaczęła pojawiać. To jest słowo tajemnica. I to jest słowo pełnia. W liście do Kolosan ewidentnie apostoł Paweł zwalcza gnozę. Ale w liście do Efezjan to jest tylko zasygnalizowane. Po czym, dlaczego o tym możemy powiedzieć, co by na to wskazywało? Może tylko. Żeby Wam troszeczkę przybliżyć, na czym ta herezja polegała. I to byli chrześcijanie, to byli wszyscy ci, którzy wyznawali gnozę, byli w zborach i uważali się za chrześcijan. Tworzyło to ogromne, ogromne niebezpieczeństwo wewnątrz kościoła. Co oni głosili? Otóż oni uważali, wierzyli w jednego Boga. Transcendentnego, duchowego, oddzielonego od materialnego świata, którego ten Bóg, według nich prawdziwy, nie był stwórcą. Uważali, że cały stworzony świat jest upadkiem w grzech. Nie upadek Adama w ogrodzie Eden. Nie, że świat był dobry i wspaniały, bo Bóg go stworzył. Oni uważali, że samo stworzenie materii było upadkiem w grzech. Że ludzie tak naprawdę są zamknięci w swoich ciałach i nie zdają sobie sprawy, że noszą sobie Boską Iskrę. I ten Bóg nie stwórca, bo Bóg stwórca nie jest tym Bogiem, z którym człowiek się powinien, do którego człowiek powinien wrócić. Ten Bóg przychodzi różnego rodzaju emanacje, zmiany, aby w końcu dotrzeć do tego człowieka na Ziemi i uświadomić mu, że w nim właśnie jest Boża Iskra. A jego ciało jest więzieniem, i on się musi z tego ciała uwolnić. Na tym polega zbawienie. I mówili o wiedzy, o tajemnicy. Tylko niektórzy są wybrani, niektórzy, do, którzy dochodzą do świadomości. Wiecie, cała ta gnoza przetrwała do dzisiaj. W religiach wschodu. Oto medytując. Oto uprawiając jogę, medytując, musisz sobie rozpoznać, że jesteś Bogiem. Bo oni uważali, że ta iskra Boża jest tożsama, jest taka sama co do istoty, co do natury, jak Bóg. Pełnia. I mówili, żeby. I oni właśnie mówili o tej, o tej pełni, tej pełni poznawania. Boga tego, tego prawdziwego, nie stwórcy, ale Boga tego, tego prawdziwego. Apostoł Paweł pisze w liście do Kolosan bardzo mocno, a wy macie pełnię w nim. I mówi o pełni boskości w ciele Chrystusa. Wiecie, oni odrzucali wcielenie Chrystusa, bo uważali, że Bóg nie może mieć nic wspólnego z ciałem. Totalna herezja, totalne zaprzeczenie. Zbawienia, stworzenia, zbawienia, odkupienia człowieka. Niby fajnie brzmi, ale całkowita herezja. Paweł mówi, niepełnie jest w tym, i to nie jest tajemnicą, i już nie ma nic ukrytego. Mówi tajemnica, i apostoł Paweł w tym liście także mówi, tajemnica została objawiona, już nikt nie musi się domyślać. I on ją definiuje w drugim rozdziale, i trzecim rozdziale. Co jest tą tajemnicą objawioną, ale dzisiaj o tym nie będę mówił. I w liście do Kolosan inaczej też definiuje tą tajemnicę troszeczkę. Mówią, że to, mówi, że tą tajemnicą to jest Chrystus, który jest w nas. A więc Bóg, który jest w nas. Nie przez jakąś wiedzę, poznanie, medytację muszę dochodzić do, 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 do relacji z Bogiem. Nie. Ta relacja z prawdziwym, żywym Bogiem i moja pełnia, którą mam w Bogu, ona znajduje się w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego w tym liście, w liście do Efezjan, Paweł kilka razy wspomina, używając tego terminu pełnia, i też mówi o tajemnicy, tylko mówi już nie o ukrytej, tak jak gnostycy mówili, ale objawionej tajemnicy. I pisze apostoł Paweł tak w pierwszym rozdziale tego listu do Efezjan w 22. wierszu i 23. wierszu. I wszystko poddał pod nogi jego Chrystusa a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Trzeci rozdział, wiersz 19 Abyście mogli i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. A więc nie przez Tajemną wiedzę, nie przez wiedzę zarezerwowaną dla jakiegoś wąskiego kręgu wybranych, ale każdy, który przychodzi do Chrystusa, ma obietnicę, aby być wypełniony całkowicie pełnią Bożą. Macie w nim pełnię. Kościół jest pełnią Chrystusa, Chrystus jest pełnią Kościoła. Czwarty rozdział w wierszu 13 także porusza troszeczkę tą kwestię. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Inaczej mówiąc, Paweł mówi, nie musicie już niczego więcej szukać, jeśli znaleźliście Chrystusa. W Nim jest cała pełnia. Jest Boża obecność. Macie w Nim pełnię. Niech was nie zwodzą ci, którzy mówią, że jest jakieś wąskie grono wtajemniczonych i tylko oni mają dostęp do prawdy. Nie, on mówi, ta pełnia jest dana w Chrystusie i ona jest wam dana i, ta, i tajemnica jest objawiona. Moi drodzy, tak więc zbawienie ugnostyków było osiągane dzięki samo poznaniu między wiedzy, dzięki wiedzy, nie przez Chrystusa. Nie przez odkupienie. Znegowali całkowicie wcielenie Jezusa Chrystusa, a więc całe dzieło odkupienia przekreślali. Ale my trzymamy się prawdy i w liście do Kolosy, jak mówię, Paweł, tutaj bardzo mocno właśnie zajmuje się tą herezją i mówi o tym, że cieleśnie w Chrystusie mieszka. Pełnia boskości, kiedy łączy boskość z materią. Wbrew temu, co uważali gnostycy. Słuchajcie, kiedy czytam Biblię, co chwila możemy przeczytać. Bóg jest stwórcą. Agnostycy mówili, nie, 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 nie. To jest niemożliwe, żeby Bóg był stwórcą, bo cała materia jest sama w sobie z gruntu zła. A pismo mówi zupełnie coś innego. Że to, co Bóg stworzył, jest jakie. Bardzo dobre. Tak? A nasze ciała, Twoje i moje, chociaż jesteśmy ułomni, upadli, to z drugiej strony przecież w Chrystusie Jezusie nazwani zostaliśmy i uczynieni. Nie tylko nazwani, uczynieni zostaliśmy świętymi. I ciało wierzącego człowieka. Dlatego apostoł Paweł w do Koryntian, w liście do Efezjan mówi, że nasze ciała są świątynią. Ducha Świętego. Te właśnie materialne, które się rozsypią i rozpadną, są świątynią Ducha. I Bóg zbawił całego człowieka, łącznie z tym marnym naszym ciałem, które się rozsypia, a Bóg mówi: A w miejsce, jak ono się rozsypie, będzie dobrym zasiewem pod nowe, uwielbione ciało, które otrzymamy. Bo dzieło odkupienia, zbawienia obejmuje całego człowieka, jego ducha, duszy i ciało. To jest prawda Ewangelii, która już na samym początku przez gnozę była totalnie obrócona w perzynę i wywrócona. A więc kończąc, Paweł pisze, posłany, bo apostoł znaczy posłany, posłaniec Chrystusa. Chcę zwrócić uwagę na to do świętych w Efezie. Czyli do wszystkich świętych, jeżeli przyjmiemy, że to jest list Encyklika, okulny list do zborów do kościoła dotyczy to wszystkich zborów, do świętych. Chciałbym, żeby, żebyśmy kończąc, mieli tą świadomość, że kiedy nawracamy się do Chrystusa, kiedy Ty i ja, o czym pisze Paweł w drugim rozdziale tego listu, zostajemy zrodzeni z mocy Bożej. On uczynił nas świętymi. A słowo święty ma dwa, dwie konotacje religijną i moralną. Religijna oznacza, że jesteś ty i ja oddzielony od tego momentu. Jesteś oddzielony do życia i służby dla Boga. Słowo święty w podstawowym znaczeniu znaczy oddzielony, kiedy przybytek został zbudowany. Był świętym przybytkiem, czyli był oddzielony od wszelkich innych budowli, był poświęcony tylko Bogu. Ołtarz był święty, świecznik był święty, stół był święty i lud Izraela był jakim ludem? Świętym. Wydzielony, oddzielony spoza wszystkich narodów, aby służył Bogu, aby zwiastował Boga i opowiadał i dawał świadectwo o żywym Bogu, był święty, oddzielony. Dlaczego to jest tak ważne, kochani? Bo to jest twoja i moja tożsamość. Jeżeli nie uważasz się za świętego, oddzielonego dla Boga, nie po to, żebyś się tylko chlubił, że jesteś, bo jesteśmy oddzieleni, aby od tej pory żyć dla Boga, chwalić Boga i służyć Bogu. I to słowo. Świętych obliguje nas do takiej, a nie innej postawy i zachowania. Już nie należysz do tych, którzy są na zewnątrz. Jesteś wewnątrz Bożego Królestwa, święty Boży. A druga rzecz moralna. Święty oznacza też czystość, czyli już nie żyję tak, jak żyłem wcześniej. Porzuciłem to, co Bogu się nie podoba, co Boga nie chwali, a więc moje drogi prostuję, mój język, moje zachowanie. Jestem święty. I ta świadomość świętości, i ta świętość przede wszystkim pochodzi z Bożego wybrania, z Bożego oddzielenia nas dla siebie, ale to wybranie, oddzielenie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Kiedy ty i ja przychodzimy do Chrystusa i oddajemy mu swoje życie. A później jest proces uświęcenia. Później jest proces uświęcenia. Drodzy, to taki wstęp. Chciałbym później mówić, na czym polega to wybranie, o którym Paweł pisze, że. On wybrał nas w Nim już przed założeniem świata, żebyśmy mogli zrozumieć, czy, czy mamy być kalwinistami, czy tylko niektórzy są wybrani. Jak to jest z tym wybraniem, to w następnym, w następnym rozważaniu będziemy, będziemy o tym mówić, jak to wygląda z perspektywy Bożego Świętego Słowa. A teraz święci i wierzący. Na tej sali. Powstańmy, aby Boga uwielbić, aby się modlić, pomodlić. Kiedy, nie wiem, czy, 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 ale zachęcam Was, weźcie sobie tak po prostu w ciągu tygodnia, nie wiem, kiedy będę kontynuował, ale po prostu tak sobie, jeśli możecie, jeżeli nie macie akurat coś innego na tapecie, czytajcie, modląc się, żeby Duch Boży objawiał nam list do Efezjan. Niesamowity list. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, tak modlimy się i modlę się i proszę Cię, dawaj objawienie Twojego słowa. Modlimy się, aby prawda Twojego słowa pochwyciła nas. Modlę się, Boże, aby prawda Twojego słowa pochwyciła moje życie. Bo Ty powiedziałeś, poznacie prawdę, a prawda Was uwolni. Panie, modlimy się, aby to nie była tylko litera, nie była tylko informacja, ale modlimy się, abyś przez Ducha Świętego objawił nam tą prawdę Twego słowa, tą rzeczywistość Twego słowa. Dziękuję Ci, Panie. Za zbór na tym miejscu. Dziękujemy Ci za siebie nawzajem. Dziękujemy Ci, że nazwałeś nas świętymi, tu na ziemi, nie tam dopiero w niebie. Tu na ziemi jesteśmy Twoimi świętymi. Obmyci, uświęceni przez samego Ciebie Twoją obecność w nas, za to Ci dziękujemy. Wywyższamy Ciebie. Amen.